Święta zbliżają się wielkimi krokami. W sobotę przed Niedzielą Palmową FASO zorganizowało imprezę wprowadzającą dzieci w atmosferę świąt Wielkiej Nocy. Najmłodsi mogli poćwiczyć malowanie pisanek, a dzięki paniom z koła gospodyń wiejskich dzieci dekorowały świąteczne baranki i babki. Jednak największą atrakcją okazały się zabawy prowadzone przez panią Joasię Sadzawiczną. No i oczywiście wizyta wielkanocnego zająca. Dorośli także nie narzekali na brak zajęć, oceniając wypieki w drugim konkursie na najlepszą babę wielkanocną organizowanym przez Arterię. Komisja właśnie w tym składzie przyznała jedną główną nagrodę. Oceniany był wygląd danej babki. Można było dostać od 1 do 5 punktów. Drugim kryterium oceny był smak tej babki, również od 1 do 5 punktów. A trzecia kategoria, której również można było dostać 5 punktów, to jest oryginalność i pomysłowość wykonania całej babki. W konkursie na najlepszą babę wielkanocną nagrody publiczności otrzymała pani Helena Barczyk, wyróżnienie od dzieci, siostra Felicissima. Komisja natomiast przyznała następujące nagrody. Pierwsze miejsce pani Maria Olszewska oraz wyróżnienia dla pani Weroniki Liszka, dla pani Heleny Barczyk oraz pani Magdaleny Owczarek. Jeszcze raz gorące brawa dla naszych laureatów, a ja ze swojej strony dziękuję FASO za tak wspaniałą imprezę, jaką zorganizowało dla dzieci i myślę, że spotkamy się w przyszłym roku.